Porada na dziś to Excela. Uważaj na spacy. No i pomogą nam w tym dwie funkcje. Suma warunków i suma jeżeli. Najpierw, co my chcemy sprawdzić? Mamy dwóch sprzedawców, Marka i Janusza. Chcemy sprawdzić, ile podpisali umów w tym okresie, który tu jest przedstawiony. Zacznijmy od sumy warunków. Łatwo się domyślić po nazwie, że możesz przedstawić kilka warunków, a suma jeżeli ten warunek będzie standardowo tylko jeden. To sumę warunków piszemy po prostu. Funkcja równa się suma, kropeczka WTAB i teraz zaznaczamy damę, no, czyli suma zakres, czyli zakres, po którym będziemy sumować. To łatwo. Chcemy sumować umowy, czyli zaznaczamy ten zakres średni. Teraz kryteria. Zakres pierwszy, czyli chodzi o zakres, gdzie będziemy sprawdzać kryterium pierwsze. No to łatwo, bo szukamy sprzedawcy. No i naszym kryterium moglibyśmy wpisać ręcznie Marek, ale tu już mamy obok przygotowaną komórkę z Markiem. To nam później ułatwi pewną sprawę. I widzisz, że tutaj jak nacisnę jeszcze raz średnik, możesz zacząć wpisywać następne i zakresy kryteriów i kolejne kryteria. Mi akurat wystarczy jeden, ale mogę śmiało zaznaczyć jeszcze raz ten zakres i jeszcze raz sobie wybrać Marka Excel. I tak to dobrze odbierze, Ctrl Enter, zatwierdzam. No i wyszło 19. Standardowo, jak robisz formuły, dobrze jest sprawdzić, czy wyszło Ci poprawnie. No przy małych danych to właśnie będzie łatwo sprawdzić, właśnie taką przygotowawczą, czyli poklikamy sobie wszystkich Marków, wszystkie umowy, które sprzedał Marek. No i w pasku informacyjnym jest suma 19, czyli się zgadza. Czyli dobrze obliczyliśmy Marka. No i to samo można zrobić z sumą jeżeli. Tylko suma jeżeli ma tylko jeden argument, jeden warunek, który sprawdza. No i ten właśnie zakres tu, w tej sytuacji to będzie właśnie sprzedawca, bo szukamy tutaj Marka, czyli to będzie zaraz nasze kryterium, to właśnie będzie komórka obok Marek. I dopiero później suma zakres. No to jest łatwiejsze do zrozumienia niż ten pierwszy zakres, bo nie wiadomo o jaki zakres chodzi. W sumie warunków było od razu, że zakres sumy, zakres warunków, to było łatwe. Ctrl Enter, wynik 19, czyli poprawnie to już sprawdziliśmy. Teraz dochodzimy do tego. Uważaj na spację, bo sumujemy sobie po Januszu. Ctrl Enter. Wyszło 15. Jak mówiłem, warto sprawdzić. Zaznaczamy wszystkie umowy Janusza. Patrzymy na dół i widzimy 24. Excel zawsze dokonuje poprawnie obliczeń. Czyli może coś jest nie tak z formułą. Możemy sobie sprawdzić, no ale przecież sprawdzaliśmy dla Marka, formuła jest dobrze, błąd jest gdzieś indziej. No, ja wiem, że właśnie błąd polega na tej spacji, to szukamy, gdzie jest ta spacja. Janusz jest dobrze, kolejny też jest dobrze, jeszcze dobrze, ten na samej górze, może tu nie widać, o teraz będzie lepiej, tu na samym końcu po Januszu jest dodatkowa spacja dla Excela, sam. Tak, napiszemy to w cudzysłowiach, Janusz i w cudzysłowiach znowu, Janusz ze spacją tym razem, to są różne wartości, dlatego dają różne wyniki. No, w tym przypadku skorygować, wystarczy usunąć tą spację, nacisnąć Enter, wynik poprawny dla Janusza. Jeszcze raz, uważaj na spację, bo dla Excela Janusz i Janusz ze spacją, czy jakikolwiek napis wzbogacony o spację, to już jest coś innego. Zachęcam do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.